Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dobry wieczór, kłaniam się państwu, witam naszego gościa. Była minister edukacji i nauki, europoseł Anna Zalewska w studiu Polskiego Radia 24. Dobry wieczór pani minister, dobry wieczór pani europoseł. Dobry wieczór, witam. Od którego wątku zacznij, zacząć warto by było i od którego zaczniemy? Każdy Może? będzie ciekawy. Ja wiem, no to zacznijmy w takim razie od tego, co wydarzyło się dziś na szczycie Rady Europejskiej. Premier Donald Tusk ogłasza, że wreszcie razem z panią yy, Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, że wreszcie pieniądze dla Polski są odblokowane. vana po pierwsze takiego tematu na Radzie Europejskiej nie było, dlatego że to są pieniądze wynegocjowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. One są trochę obok KPO, bo one są przede wszystkim na transformację energetyczną, która generalnie nie idzie w Unii Europejskiej. Ale działo się dookoła tej Rady Europejskiej, bo tak, nie tylko Tusk ogłasza, że coś, co, czego nie załatwił, jest prezentem od niego pod choinkę dla Polaków. Nie, powiedział, że jakby to był prezent pod choinkę. Ato. Że jakby. No rzeczywiście to robi różnicę. Wcześniej, pamiętacie państwo, Platforma ogłasza hura, jest 800+. Plus, a w kampanii wyborczej się słyszeliśmy, że 500+, plus to wymyśliła Ewa Kopacz. To jest w takim klimacie i w takim teatrze, to po pierwsze. Ale działo się na obrzeżach tej Rady Europejskiej. Pan minister Szłapka, kiedy dziennikarze go pytają o różne kwestie, no, przyjechał coś negocjować. Absolutnie nie wiedział, o czym mówi, nie potrafi... Trafił odpowiedź na pytania, odnosił się do Donalda Tuska. No, no ale to chciałem to, powiedzieć, co... że mówił, że to szef będzie, mówił, premier będzie, mówił, premier zakomunikuje. E, A tak, tak. No może e... jednak wiedział, ale po prostu no, nie ale chciał nie wychodzić przed szefem. E, ale to, co odstawił pan e, Serafin. Bardzo inteligentny zresztą dyplomata i urzędnik, który udaje, że o 21.30 biegnie, dosłownie biegnie i się filmuje, żeby złożyć wniosek do Komisji Europejskiej, będąc tam właściwie od zawsze, już na pewno cały dzień, pokazuje, jak nisko upadła dyplomacja. Zresztą w sposób nieuprawniony, nieprawny wykreślono z delegacji ambasadora, Rzeczypospolitej, ambasadora z przedstawicielstwa polskiego. No to nie było w konsultacji z panem prezydentem? Absolutnie nie było to w konsultacji z panem prezydentem. Pan prezydent no, powinien po prostu zgodzić się na wniosek i odwołać pana ambasadora. No na dzisiaj, oprócz tego, że został zawezwany do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dopóki pan prezydent nie zdecyduje, dalej jest ambasadorem. No ciekawa sytuacja. To będzie jeszcze konflikt na linii ambasador był ambasador na pewno nie ze strony ambasadora Sadosia. On pilnuje, bo rozmawiałam dzisiaj z nim, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, bo przecież mamy skomplikowaną geopolityczną sytuację, toczą się różnego rodzaju rozmowy i zresztą mamy do czynienia z wojną. Rada Europejska decyduje o tym, co z Ukrainą, czy już wstępnie zdecydowała, też pozwalając Orbanowi na chwilowe opuszczenie Rady. Europejskiej. No, rzeczywiście widzimy, że Unia Europejska jest w kryzysie. No w jakim kryzysie? W kryzysie instytucjonalnym, dlatego że. No to dlatego trzeba to scentralizować i zdaje się, 18 grudnia jeszcze odbędzie się taka debata. Debata, no ponownie nie ma tematu centralizacji, przynajmniej przed wyborami tak mnie wszyscy zaklinali i przekonywali, że w ogóle nie ma tematu, jaki temat, no tam, że sobie jakaś komisja tam ustawodawczo-konstytucyjna coś tam powiedziała, to przecież o niczym nie świadczy, nie, ale tu już mamy i komisję, później mieliśmy Parlament Europejski, była głosowana przecież ta rezolucja, rezolucja nic nie znaczy, no ale teraz spotykają się ministrowie środowiska w poniedziałek, w tym już nasza nowa pani minister klimatu i środowiska, Paulina Heni Loska. No i będą zdaje się rozmawiali na, na temat zmiany traktatu. E, tak, to wszystko jest. To, o czym oni rozmawiają? Jak nie ma tematu? E, to wszystko jest grom. Dlatego że zanim ta komisja konstytucyjna, ona miała się odbyć przed wyborami, tak, e, na ale czymś, nie, przed na prośbę... między innymi Donalda Tuska ściągnięto to posiedzenie, żeby nie drażnić ale Polaków. Pani nie wie, czy na Donalda Tuska. E, m, e, to jest, Donald, jest już polityka. Donald Donald ja pokazuje, przez, przez Tusk. jakie ma e, wpływy i w jaki jest e, przyjaźń. Wcześniej jednak od stycznia tego roku na poszczególnych komisjach posłowie. Europosłowie głosowali. Na przykład w mojej komisji, Komisji Środowiska, wydano pozytywną opinię do, zmiana, do zmian traktatów i głosował za tym pan poseł Arłukowicz, pani poseł Kopacz i pan poseł Jarubas. Później rzeczywiście ta komisja przegłosowała, później Parlament Europejski, żeby było jasne, gdyby nie Polacy, którzy kandydowali z listy koalicji europejskiej, łącznie z dziesiątą, o której nikt nie mówi, panią Danutą Hibner, która wyciągnęła kartę, nie byłoby tematu, to znaczy upadłby cały proces. W związku z tym, że oczekiwała komisja, która jest bardzo zaangażowana politycznie, w to, co się dzieje w poszczególnych krajach europejskich, miała być Rada Unii Europejskiej Hiszpania mówiła, że ma większość na zmianę traktatów, ściągnięto to z posiedzenia Rada Europejska bez tematu zmian traktatów i rzeczywiście spotkanie ministrów środowiska i to bardzo niebezpieczne, dlatego że właśnie poprzez taką podstawę dotyczącą środowiska omija się jednomyślność. Będzie będziemy sprawdzać Donalda Tuska i będziemy sprawdzać panią minister, czy powie nie i zażąda powrotu do dyskusji na radę europejską. Jak państwo słyszą Donalda Tuska, że nic co jest przeciwko Polsce nie może się wydarzyć, to za moment usłyszycie, że to co jest w zmianach w traktatach jest dobre dla Polski. No co w tych traktatach będzie zmieniane? Wszystko. Mamy oto jedno państwo państwo o w tej chwili nazwie Unia Europejska. Po pierwsze, bez jednomyślności, czyli nie będzie można powiedzieć weto, do zapisów, które nie będą dobre dla obywateli jakiegoś kraju członkowskiego, to DNA Unii Europejskiej. Po to ona między innymi powstawała, czy tak zabezpieczano każdy kraj. Będzie 15 komisarzy, a nie 27, czyli nie będzie przedstawicielstwa każdego kraju. Ma być euro i ma być decyzja o tym, że oto Komisja Europejska, czyli ta piętnastka, będzie decydować o wszystkim, co jest związane ze środowiskiem i zielonym ładem, a tam jest energia, energia odnawialna, podatki, bioróżnorodność, więc jest tam rolnictwo i lasy, choć mówi się, że lasy zostały wyłączone. Nie, nie, one są w różnych dokumentach właśnie związanych ze środowiskiem. No i oczywiście, że Unia Europejska będzie współdecydować z krajami członkowskimi, jeżeli chodzi o obronność. Pamiętamy te niemieckie hełmy i tą prawda emocje, żeby jak najszybciej zakończyć konflikt Rosji z Ukrainą czy wojnę po prostu. Polityka zagraniczna, edukacja, zdrowie. Widzicie Państwo, że mamy do czynienia z absolutną utratą niepodległości. Więc uwaga, uwaga: 18 będzie kolejnym sprawdzianem. No co po 18? Kolejny krok? Jaki będzie? Jeżeli nie będzie nie i nie, nie będzie wskazania ze strony Polski, że, proszę bardzo, debata ma się odbyć na Radzie Europejskiej, czyli tam, gdzie jest jednomyślność, to włączany jest artykuł 48, który mówi o tym, że idzie proces dokonywania zmian traktatów, czyli będą różnego rodzaju gremia, który będzie zbliżał czy zmierzał do tejże większości, dlatego że oni będą robić wszystko, żeby ominąć jednomyślność tak jak zrobili to z dokumentami dotyczącymi zielonego ładu ten słynny państwo też bardzo green często deal. niemy, green deal ale i pakiet fit, fit for 55, 55. tak jest. jest tam w tym w tych dokumentach jest zła podstawa prawna dlatego minister Moskwa zaskarżała te dokumenty do Trybunału Sprawiedliwości pani minister hmm, czy najciekawsze rozumiem w Unii Europejskiej przed nami no, rzeczywiście będzie się działo. Niestety to nie są dobre informacje, dlatego że to, to jest informacja taka, że będziemy państwa informować, będziemy przeciwdziałać, bo pracę od stycznia wykonaliśmy dużą, stąd dyskusja przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. Właściwie odlewa do prawa była taka, że nie dotykać suwerenności i tak jak powiedziałam, gdyby nie polscy eurodeputowani, to taka była już duża grupa, że mogliśmy Pogrzebać te zmiany na zawsze. No tak, będziemy tym zmianom się przyglądać. Chyba, że mówimy o czymś, o czym się w ogóle nie mówi i nie ma tematu. Ciekaw jestem, co z tego wszystkiego wyjdzie. A co z kamieniami mirowymi? Czy one nam zostaną darowane, czy nie? No Komisja Europejska jest wzruszona faktem, że Donald Tusk przyjeżdża, wita go, poklepuje, przytula. No dobrze, ale tak po ludzku. Tak I... Nie jest pani miło, jak pani widzi Polaka, który tam jedzie i wszyscy go ściskają? Ale oczywiście, że jest mi miło, tylko, że to jest pokazywanie, jak Komisja Europejska jest zaangażowana politycznie, dlatego, że oto ten, który jest w głównym nurcie, był niedawno przewodniczącym IPP, został premierem, w związku w z tym kamienie milowe się e, nie liczą. Pomogą Polsce rozwiązać problem. To pokazuje, że rzeczywiście, kiedy mówiliśmy od dwóch lat, że to nie jest problem polskiego rządu, jakiejś praworządności, że to po prostu ściema, że Komisja Europejska walczy z polskim rządem, żeby dokonać zmiany, żeby przekonać Polaków i była komisja w tym skuteczna, teraz myślę, że Polakom otwierają się oczy, że oto odpowiedzialność za pieniądze, na KPO jest po stronie rządu, nie po stronie Komisji Europejskiej. Zmiany, które się dokonują w naszym systemie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego zapowiadane podwyżki 30 dla nauczycieli. Nie mniej niż 1500 zł. Po pierwsze bardzo się cieszę, że o przekształceniu gimnazjów mówi się już pozytywnie tak jak o sześciolatku, bo przypomnijcie państwo sobie, że to w pierwsze 100 dni zrobiliśmy, że rodzice decydują gdzie uczą się dzieci, czy w przedszkolu, czy w szkole. Nie muszą biegać po zaświadczenia o tym, że dziecko nie jest gotowe do szkoły. No słuchałam rzeczywiście wystąpienia nowej pani minister, która chce się zupełnie inaczej tytułować. Jest Konsternacja, bo dokumenty mówią zupełnie inaczej, to powinna być pani minister. Ale po pierwsze jednoosobowo wypowiedziała konkordat, no to duża odwaga, mówiąc o lekcjach religii. Pomyliła podstawy programowe z programem. Przypomnijmy, ministerstwo odpowiada za podstawy programowe, a programy tworzą nauczyciele. Naopowiadała o podręcznikach, że uczymy się z podręczników, nie uczymy się z podstaw programowych, a podręcznik jest tylko narzędziem. Nauczyciel nie ma obowiązku korzystać z podręczniku. On jest dla niego pomocą. No powiedziała rzeczywiście o tych podwyżkach. Zaraz, poza, kilka dni temu za ten się odgrażało, że przypomni o obietnicach Donalda Tuska, bo troszeczkę się wszyscy zamieszali z tymi podwyżkami. Dlatego, że on wielokrotnie mówił, tak jak również chyba była pani minister, pani Szumilas, że to ma być 30%, nie mniej niż 1500 tak do zasadniczego. To rzeczywiście nauczyciele mają bardzo skomplikowany system liczenia tych pieniędzy, ale gdyby tak powiedzieć, to 1500 co najmniej do zasadniczego to jest na przykład dla nauczyciela kontraktowego nie 30%, tylko 40% powyżej 40%. Dla nauczyciela dyplomowanego na pewno powyżej 30%. Teraz słyszycie od Pana Ministra Finansów, trochę nie wprost od nowej Pani Minister Edukacji, że to będzie 30% albo od średniego, albo od kwoty bazowej. Przepraszam Państwa. Bardzo, ale to rzeczywiście taki skomplikowany mechanizm, który na pewno nie przełoży się na 1500 zł. Ja przypominam, że Mnie na my, więcej. Tak, tak, oczywiście, jeżeli chcą spełnić obietnicę, przypominam, że myśmy zabezpieczyli kilkanaście miliardów na podwyżki powyżej 12%, więc to co muszą znaleźć to na 17%. Jeżeli chcą dotrzymać słowa i 1500, to jeszcze Myślę, że na kolejne. Czyli podejrzewam, że muszą szukać około 12-14 miliardów. Nie liczę, bo tutaj systemu wynagradzania nie znam. Pracowników naukowych to już myślę, będzie mówił o tym minister nauki. Anna Zalewska, była minister edukacji i nauki Europosłu. Była naszym gościem. Dziękuję pani, państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.